Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. 22 października witam wszystkich bardzo serdecznie z Wrocławia i chciałbym się podzielić tekstami, które wyznaczone są na dzisiejszy dzień. Ze Starego Testamentu to fragment Księgi proroka Izajasza z 58 rozdziału 11 wiersza. Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. Drugi fragment to list do Filipian, 4 rozdział, 19 wiersz. Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę naszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Siostry i bracia w Chrystusie, pięknymi tekstami obdarza nas dzisiaj z Biblią na co dzień. Tekstami, które myślę każdemu są bliskie. Bo każdy chociaż raz w życiu, a zwykle tych razów jest dużo więcej, przeżywał taką chwilę, w której czuł się zagubiony, czuł się na pustkowie, czuł, że czegoś właśnie brakuje. Obojętnie z jakiego powodu, doświadczenia, choroby, wypadku, takie rzeczy zdarzają się na naszej drodze. I warto zauważyć, w kontekście księgi proroka Izajasza, że Izraelitom także często było ciężko na świecie. Wtedy, kiedy zdarzała się jakaś naturalna katastrofa, wtedy, kiedy przytrafiała im się wojna, wtedy, kiedy byli doświadczani, najeżdżani, podbijani, wówczas ich sposobem poradzenia sobie z tą sytuacją albo wyproszeniem, sposobem na wyproszenie u Boga łaski był post. Ogłaszano post Pana. I właśnie z tym postem prorok Izajasz rozprawia się w dzisiejszym fragmencie Starego Testamentu. Warto przeczytać większy fragment. Bóg pyta słowami proroka Izajasza: czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zawiesza głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych, łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a do swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie ci: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie cię stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. My jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć przede wszystkim na siebie, ewentualnie na naszych najbliższych, na naszą rodzinę. Nasze szczęście uzależnione jest od tego, czy oni są szczęśliwi, czy my czujemy się dobrze. A Bóg pokazuje inną perspektywę. Pokazuje, że mamy patrzeć szerzej, że mamy dzielić swój chleb z głodnym, z wygnanym, podzielić swoje ubranie z tym, który marznie. Nie mamy oddzielać się murem od tych, którzy nas potrzebują. Mamy, tak jak Chrystus nas tego uczył, okazywać miłość i okazywać się bliźnim dla wszystkich. I wtedy
nasze światło wschodzi. I wtedy czujemy się nasyceni nawet na pustkowiu. I wtedy czujemy się szczęśliwi, bo czujemy się przy Bogu. Amen.